każdy podróżnik powinien chociaż raz w życiu pojechać na Wielki Mur. Dzień trzeci. Zaczynamy dzisiaj od Wielkiego Muru. Jedziemy do Badaling, żeby zobaczyć najbardziej zachowany, taki najbardziej odrestaurowany fragment. Dużo turystów, dlatego wychodzimy wcześniej. Jest godzina która? 5.30. 5.36. 3 stycznia u nas, środa. Zobaczymy, jaka będzie nasza relacja na Wielki Mur. Szukaliśmy bankomatu, słuchajcie, nie zrażajcie się od razu, ponieważ czasami jest tak, że są na mapie, ale są w budynkach na czwartych piętrach albo jakichś różnych. Właśnie teraz idziemy, jesteśmy w windzie i jedziemy do bankomatu. Gdzieś 403 pokój? Hit. Jakby nie mogli zrobić przydradza, nie? Przyjechaliśmy do stacji Jishuita linią numer 2, a następnie idziemy na autobus, który nas zabierze na mur chiński, tak zwany Badaling. To jest autobus 877, który jedzie w tą stronę. A autobus odjeżdża stąd, dokładnie przy tym wielkim budynku. Jedziemy autobusem, praktycznie pusty, jedna osoba jest tylko z tyłu. Płaciliśmy ile? 24 za dwie osoby, czyli... 2 osoby, tak, 24, no. Zapłaciłem to skłopoczy. Ale tam trzeba się dwa razy metrem przesiadać. Generalnie nikt tu się nie powinien dosiąść do nas, ponieważ ten autobus tylko jedzie jeden przystanek i jest to przystanek już pod Wielkim Murem. Nikogo tu nie ma na razie. Nie tak jak to zapamiętałem. Wydaje mi się, że ticket office jest tu w środku. A tu babka siedzi. Otwieraj. Jak cieplutko. Hello, hello. Generalnie idziemy do kas biletowych, mam nadzieję. Gdzieś tam na stronę nam pokazali. Ale jest jeszcze zimniej niż było. Bardzo się cieszę, że zabraliśmy te zimowe ciuchy. Entrance to the Great Wall. Na Wielkim Murze sprzedają jedzenie. Gdzie to się idzie? A, tam. Właśnie, jak to wygląda śmiesznie. Nasz ostatnio strażak z Sejmu, Brown, by się tu ucieszył. W raju był. Generalnie chcieliśmy nagrać trochę ujęć z drona tego chińskiego muru, ale przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa z takimi miłymi paniami, które w ogóle nie umiały korzystać z tłumacza. Nie, po prostu miały bardzo beznadziejnego tłumacza. Ona mi coś pokazała, że a ja to przy hiszpańsku czytam, a tam trzymamy jakieś narkotyki czy coś takiego. Więc w ogóle już takie aha, coś tu się dzieje. No i niestety nie polatamy dalej, chyba że gdzieś dalej odejdziemy, ale to też to nie ale wiem, ale zostawiliśmy go tam. Kupujecie tutaj bilety, a następnie tutaj on też kasuje. No i dotarliśmy na Wielki Mur Chiński. Słuchajcie, tak to wygląda, zapłaciliśmy 35 juanów za osobę. Został wybudowany w dynastii Ming. Przy tej budowie zginęło ponad 1 000 000 ludzi. W miastach też już tego muru na przykład nie ma, albo jest totalnie albo rozebrany, albo w ruinie, bo ludzie po prostu kradną cegły i budują sobie z nich swoje gospodarstwa, domy i tak dalej. Nawet była akcja, że w jednym mieście zbudowali z tego drogę. I samorząd sobie zdecydował, że rozbiorą kawałek muru, żeby zbudować sobie główną drogę. I dostali za to ogromną karę, no ale to tak jakby nie skutkuje i ludzie dalej to robią, więc ten mur zanika. Tak, ale jednakże jest imponujący. Jeżeli na niego wejdziecie, widzicie tą potęgę chińską, jaka zbudowała tutaj ten mur. Robi wrażenie i uważam, że każdy podróżnik powinien chociaż raz w życiu pojechać na Wielki Mur. Praktycznie na tej porze roku, czyli 3 stycznia, nasz trzeci dzień podróży dookoła świata. Nie ma tu ludzi w porównaniu z tym, co kiedyś byłem. Zaraz wejdziemy do jednej z wież obserwacyjnych, takich wież strażniczych. A tak to wygląda. Całej okazałości. Robi wrażenie.
Zobaczcie w ogóle, jakie są wyryte znaki w tych murach. Podoba mi się, ale tych 21 tysięcy kilometrów to bym tego nie przeszła. Cały mur ma właśnie 21 tysięcy kilometrów. To jest akurat najbardziej odrestaurowana część tego chińskiego muru. Wieża strażnicza. Wchodzić na górę. Tutaj są jakieś informacje. A tak wygląda widok stąd. Nie wiem, kogo oni mogli tutaj dostrzec, że ktoś idzie. Trochę wysoki ten mur. Ale najlepsze jest to, jaki on jest szeroki. Z 5 metrów ma, 6. Chyba 5, bo małe kroki robiłaś. Jakby nie patrzeć, tak trochę stromo tu jest. No właśnie, jakby tu byłby śnieg albo deszcz, to mogłoby być naprawdę ciekawie. Żeby wam to zobrazować, to w końcu przystromiliśmy pewnie około 20, zrobili schody. Hej, idziemy o tam, do samego końca najwyższej wieży. Nie mamy drona, to chociaż pójdziemy trochę dalej. Przez chwilę poszedł pan Chińczyk do Daniela i chciał sobie z nim zrobić zdjęcie. Sława mnie dogania. Jeszcze nie wie, że mam 3,7 milionów wyświetleń na TikToku. A jesteśmy w środku wieży strażniczej. To jest inna wieża trochę. Jest otwarta. Widać niebo z tej wieży. Dużo osób myśli, że to wszystko widać z kosmosu. Ale to nieprawda, także nie wierzcie w głupoty. Stale to nie widać. Dziękuję za uwagę. Normalnie tutaj kocopoły, tutaj ludziom trafisz. Tak samo jest mit, że ci ludzie, co tutaj ginęli przy budowie, byli wbudowywani w część tego muru. A może tak było? Nie, to nieprawda, bo gdyby tak było, a było ich podobno milion, to wszystko by się rozsypało, jakby się zaczęli rozkładać. To po prostu technicznie niemożliwe. Może ktoś się tutaj wmurował. Ale jest dużo mitów na ten temat. Ale mur się rozpada w wielu miejscach. No rozpada się, bo Chińczycy go rozbijają. A może dlatego właśnie, że się ludzie rozkładają. No bo jak to jest 800 lat, to mogą już się rozłożyć. No nie, to jest mit i jest dużo legend tutaj też związanych z tymi ludźmi, co tutaj poginęli, dlatego właśnie Chińczycy nie przepadają za tym miejscem. Ja myślę, że jedna z osób na pewno mogła tutaj być pochowana w tych murach. No może się zdarzyć, że ktoś tutaj był, ale raczej nie w takiej ilości. No pewnie wszystkich nie pochowali tutaj. No. Wiesz, to pewnie jest, że milion zginęło przy budowie tego muru. Ale to mogło być z wyczyńczenia, a nie właśnie, że kładli cement, czy co tam. Ale są takie legendy właśnie. Nie byłem w kosmosie. Jak następnym razem, jak już świat zwiedzimy, to może następną opcją jest polecenie w kosmos. I wtedy będziemy mieli możliwość zobaczenia tego, czy to jest, czy nie jest. Wymyślił te schody po prostu. Gdzieś, jak w tych kieckach oni po tym schodzili, to ja nie wiem. Się nie kończy. Tam i tam jeszcze na to tu. To jest nawet wielkomorski chiński kotek. Miau, miau. Ty po chińsku to jak to się mówi miau, miau na kota? Kacia, kacia, kacia. Kacia, kacia, kacia. Jeszcze z tej strony. Tam już mało osób idzie. Ale zobaczcie, że on ma. Tam idzie i tam idzie. Potędy po prostu przebiega granica państwa w sposób taki no, dziwny dosyć, bo ja bym tam budował. Ten mur powstał, zaczynał powstawać jakiś w III wieku przed naszą erą. Później bardziej go rozbudowała dynastia Ming, ale pierwsze cegły tak jakby stawiali już w III wieku, chociaż różne źródła historyczne też mówią inaczej, bo niektórzy mówią, że to już był V wiek przed naszą erą, ale większość mówi, że to był III. Także. Największy fragment tego muru powstał podczas dynastii Ming, właśnie, która panowała w tych latach XII wieku do XVII wieku, do 1644 roku.
Jak jesteście tutaj, to jeżeli zastanawiacie się, ile czasu musiało zająć budowanie tego muru, to naprawdę bardzo dużo. Ile ludzi, ile kamienia, ile w ogóle logistyki. Jest to na pewno jedna z rzeczy, które zasługuje na bycie cudem świata. My mamy drona do odebrania, więc żeby nie ryzykować, że zginie, przepadnie, to po prostu wracamy. A propos jeszcze tych droniarzy, no to generalnie jest tutaj kilka miejsc, w których można polatać. Tylko że za każdym razem jak tam latają, to jest kontrola, bardzo dużo kontroli. Jeżeli się bardziej jak pójdzie w takie miejsce, które plus minus będzie mniej oblegane, można wystartować i sobie polatać. Ale poza tym, że mamy takiego drona do poniżej wszelkich kontroli, 250 gramów i jest to dozwolone bez rejestracji, bez pozwoleń, no to tutaj akurat w takich miejscach bardziej turystycznych nie bardzo. Ręczny w Chinach. Tamten też ma ręczny. Szukamy naszego autobusu. Wróciliśmy już do Pekinu. Całość nam zajęło 5 godzin. Wyjechaliśmy około przed 8, jest 12, to nawet mniej. Około 4:30, więc można się fajnie wybrać, pospacerować, zrobić kilka fajnych zdjęć, poczuć ten klimat wiejskiego muru. Jakby było cieplej, to byśmy mogli dłużej zostać, ale było strasznie zimno. A teraz idziemy do Summer Palace, czyli letniego pałacu cesarzy. Niestety idziemy go w zimę, więc nie skosztujemy wszystkich jego dobrodziejstw. Jeżeli chodzi o wypłatę z bankomatów, to u nas działa Bank of China. Wypłacamy kartą Visa, więc nie ma z tym żadnego problemu. Ale jest problem z płatnościami tymi kartami, to prawda, ale nie ma problemu z płatnością gotówką, więc tak naprawdę czy w autobusie, czy w metrze zawsze jest ktoś, uśmiechnięty pan albo pani, która potrafi pomóc. 8 lat później, bo ja byłem tutaj w 2016 roku, 8 lat później jest dużo więcej ludzi, którzy znają angielski. Przynajmniej na poziomie minimalnym. Potrafią sobie radzić z turystami i tłumaczą wszystko z translatorem. Ale można się z nimi porozumieć, skomunikować. I według mnie trochę tam kojarzą. Niektórzy na stacjach kojarzą, pani na stacjach kojarzy. Na dużej stacji. No to kojarzą. Pojedyncze osoby, ale to jest minimum. Pani sprzedaje ziemniaki. Idziemy do letniego pałacu. Jeszcze musimy iść kupić bilety. O tam. Jesteśmy teraz przed wejściem do pałacu. Zaraz będziemy kupować bilety. To był pałac letni cesarzy, a zobaczcie, jakie tutaj na tych bramach są zanieczyszczone, czy zniszczone bardziej te kolumny. To jest jeszcze warte uwagi, nie wiem, czy zauważyliście to. Jest ten lew jest Żydem. I on trzyma tą piłkę. No nie widzisz, że ma czapkę? A, o Jezu. Rzeczywiście. Hello. Hello. Two tickets, please. Two ticket package? No. The admission. Admission ticket? Yes. Your passport. Two passport. Jakby ktoś chciał wejść albo opuścić ten teren letniego pałacu. Nie ma. Jesteś na wakacjach, zostajesz na wakacjach. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie nagrał, słuchajcie. Tak się załatwia sprawy w Pekinie. Do dziury. Ulica biznesu. Prawie jak Radom. Za nami, słuchajcie, Suzu Street. Widzicie? To jest piękna ulica. Ulica, tak to można nazwać. To jest rzeka. Teraz jest zamrznięta. Po bokach mamy sklepy. Sklepy różne. Jubilerskie, sklepy spożywcze, sklepy odzieżowe, jakieś domki, nawet herbaciarnie były. Generalnie całość tutaj została zbudowana jako południowo-chińskie XVIII-wieczne miasteczko, aby cesarz i cesarzowa mogli sobie robić zakupy, jak normalni ludzie. Oczywiście mogli udawać, że robią zakupy jak normalni ludzie, ponieważ no tak nie było, no po prostu to było wszystko zbudowane dla nich, to była ich letnia rezydencja.
Co jeszcze jest istotne tutaj? To wszystko zostało spalone i odrestaurowane w 1990. Tak oto się robi zakupy w Chinach. Ciekawe, czy coś za coś płacili. Zobaczcie, jakie są minimalne odstępy pomiędzy wodą a sklepami. Tak się buduje centra handlowe. Tylko dla siebie. Przechodzimy przez główną bramę, a dalej mamy już całość, tą główną część. Chodźmy dalej. Generalnie całość tej rezydencji za mną była zbudowana przez cesarza Shailonga. To była jego rezydencja około 1700 któregoś roku. No, umiał sobie wybudować domek letniskowy. Te schody prowadzą do górnej części Summer Palace, czyli letniego pałacu, ale zobaczcie na wykonanie. To zostało odnowione w 1990 roku. Nie wiem, czy całość, wiadomo, została część spalone, ale te dachówki, które są pokryte budynki oraz różnego rodzaju wykończenia, to nie jest chiński plastik, to jest naprawdę kawał solidnej dachówy. Ale patrząc tutaj, mogliby troszeczkę bardziej się postarać, bo takich miejsc jest znacznie więcej. Jest to w stanie opłakanym, przynajmniej jeżeli chodzi o tą farbę odklejającą się po lewej stronie, to akurat rzesza turystów do nas przychodzi. Tutaj pokazujemy, jak to wygląda. Jak na takie dziedzictwo kulturowe, no to naprawdę mogliby się bardziej postarać. Tego. A w sumie nie jest za ładnie przez te wszystkie odpryski, pęknięcia i tak dalej. Jak dla mnie, tutaj się czuję dużo bardziej chińską kulturę i tradycję, niżeli w zakazanym mieście. No nie wiem, tam jest wszystko tak jakby... To jest zaniedbane po prostu, to nie jest... Ale to jest piękne, naprawdę. Jeżeli się popatrzy na to, to to jest takie chińskie, zwyczajnie chińskie. Chodzisz, tutaj masz piękne budowle, te wszystkie dachówki. Naprawdę jest imponujące. Mi się to dużo bardziej podoba niż zakazane miasto. Szczególnie jeżeli patrzysz na te właśnie te tynki, które nie są właśnie tak, aż tak wychuchane. No wiadomo, że cesarz to pewnie miał... Wychuchane, ale przydałoby się, żeby ktoś o to dbał, bo to jest zaniedbane i to nie jest... Fajne, płacisz za to pieniądze, przychodzisz tutaj i patrzysz, że tynk odpada od ścian. Tu akurat mamy troszeczkę części odnowionej. Jest aż taka błyszcząca. Jest ładna. Ale faktycznie ten pałac no jest trochę zaniedbany. I jesteś na nieodkrytym terenie, a to jest turystyczny teren. Przychodzisz, płacisz za bilet. Tak, rozmawiamy tutaj, że mi to wcale nie przeszkadza, że to jest w pewnym sensie takie zaniedbane. Ponieważ czuję się jako taki podróżnik, odkrywca, gdzie to mógłbym w pewnym sensie znaleźć. No i jakby nie ma tej sztuczności. Jest tylko po prostu zwyczajnie piękny letni ośrodek dawnego cesarza, w którym już tutaj nikt nie mieszka i w pewnym sensie tutaj nikt tego nie utrzymuje. I teraz wyłania się jego rezydencja. Zobaczcie, tam wszystko, co widzicie, to się rozpościera teren rezydencji. Wiem, że mało widać przez te drzewa, ale zobaczcie na to, co się dzieje tam. Teraz każdy szary człowiek może korzystać z dobrodziejstw tego miejsca. Cesarz przewraca się w grobie. Tak. A jaki cesarz? Shailong, tak się nazywa chyba. Kochani ludzie, zobaczcie, co tu się dzieje. Patrzymy w prawo, a tutaj całe jezioro zamarznięte. Mam aparcie na szkło ławeczka. Słuchajcie, ale tego się nie spodziewałem. Jest naprawdę tutaj zupełnie inaczej niż w tych Chinach imperialnych. Takich nie pokazują tutaj swojej potęgi. To jest pięknie. Tutaj oczywiście cesarz miał swoje włości. Nie dziwię się, bo jest naprawdę malowniczo, cudownie. Więc trzymać za mordę cały lud, a dla siebie... Jakbyście chcieli poczuć się jak na... Nie wiem, w sumie na biegunie? Na kuligu z psami? To ale tutaj dostał. Takie pieski sztuczne po lodzie wożą. Wejście na te tafle. 50 wariatów od osoby. I pożyczenie chyba tych wózeczków całych w środku. Chyba dodatkowo płatne, ale wszystko jest po chińsku, więc tak zgadujemy, bo tam do psów jest osobne wejście już po wejściu tutaj. Chciałbyś pojeździć na psach? Chciałbym, ale jakby była troszeczkę lepsza tafla wody. No, jest... Pewnie na filmie nie będzie tego widać, ale ogólnie jest taka dosyć mocno popękana tutaj. Zapraszam Was na wędrówkę
pod baldachimem, pod takim alejką, gdzie cesarz i cesarzowa się przechadzali. Zobaczcie, jak cudownie to wygląda. Idziecie, wyobraźcie sobie, idziecie sobie na spacer albo po prostu przechadzać się z takim widokiem. Czego chcieć więcej? Rezydencja nieopodal, nie pada na głowę i trzeba chodzić i się cieszyć z życia, jak się jest cesarzem. Ale można zawsze pójść na zakupy, jak zwykli ludzie na tej ulicy. Może nie ma tu wielu domków dla ludzi, żeby mieszkali, ale myślę, że nie tylko oni mieli tutaj dostęp. Pewnie wysoki dwór oraz ich służby też. Naprawdę ta architektura chińskich domków jest super, tylko że kurczę, po co te kamery, które nagrywają nic. I ta też tutaj. Czy wy widzieliście ten idealny przykład komunizmu, żeby była praca, pomimo tego, że nie ma sensu? No, przerzucają śnieg i go rozwalają. Żeby nie było śniegu, sam się roztopi. Tu nie działają niestety googlowskie mapy, ani nic, co jest wspólnego z Googlami, ale wszystko to, co jest wspólnego z Applem działa, także mapy Appleowskie, jak najbardziej komunikacja miejska i wszystkie inne aplikacje działają, także jak macie iPhony, to jesteście na plusowej pozycji. I przede wszystkim FaceTime działa, a Messenger nie. Wyszliśmy wieczorem poszukać czegoś do jedzenia. Czy to jest element odstraszania obywateli, czy po prostu sygnalizacja świetlna, że jest skrzyżowanie? Ale wyglądają złudnie do świateł policyjnych i są praktycznie w każdym miejscu. Wchodzimy do sklepu z jedzeniem. Można kupić zupki chińskie w cenie 5 juanów, czyli około 2,50. To ten ciastek, który ten żołnierz przyniósł. Tak, to żołnierze przynoszą. No generalnie bardzo azjatycko, te kolory takie same, ale przeważa czerwień, nie wiem, czy to przypadek. To tak jak moja czapka, wtapią się w tłum. Żeby było, że czerwony spoko. Gdybyście chcieli, to możecie kupić taką czapkę. Tylko za 12 zł. A to kosztuje 3. Nóżki z kurczaka 7,50 plus minus. Jest przelicznik 15 na 2, czyli no około 50-60 groszy za jednego juana. A palenie w Chinach sprzyja, bo to są chyba paczki papierosów. Takie w ogóle ładne są. Kiedyś babci przywiozłem taką z Chin, bo była bardzo ładna. Pamiętam 12, czyli około 6 zł za paczkę. No to trochę więcej, 80. Ale to już z tym premium. Jakieś premium. Generalnie aura i krajobraz jest nieco przygnębiające. Wszędzie, dosłownie wszędzie policja. Więc o ile sądzicie, że policja w tym kraju będzie was bronić, to możecie czuć się bezpiecznie. Jeżeli sądzicie inaczej, to możecie być bardzo szybko wyłapani przypadkiem. Słuchajcie, te światełka, które na pewno widać na naszej twarzy teraz, coś, co się wielkiego wydarzyło, to są zwyczajnie światła wszędzie na posterunkach przy dworcu. Jesteśmy właśnie przy dworcu Beijing Railway Station. Tak to wygląda. Wszędzie się świeci, wszędzie trzeba czuć to, że jest się pod kontrolą. Wejścia na dworzec są kontrolowane. Jak rozmawialiśmy z policjantem, spoko można się z nimi porozumieć generalnie, bo sami przychodzą do ciebie z tłumaczem. Przy piersi mają podczepioną kamerę, która widać, że nagrywa, więc... kamer, które nagrywają też wszystko. Żeby wejść na ten dworzec, trzeba zeskanować swoje ID. To jest w ogóle ticket office, do którego trzeba pójść, bo nie można wejść na dworzec. De facto trzeba wiedzieć, jak tutaj się obracać w tym towarzystwie, bo nie jest to takie proste. 13 zł za to, 10 zł za to. Dobra?
moja zupka, protip taki dam, jak dacie tej przyprawy. Jest kozacka, wcześniej mi średnio smakowała. Kola w restauracji kosztuje 5 juanów, czyli około 2,50. Ciekawe ile w sklepie. Kola w sklepie kosztuje 4 juany. Chcieliśmy kupić bilety pociągowe do Xi'an, tak się mówi. Zapłaciliśmy za dwa bilety 300 juanów, czyli około 150 zł do Xi'an. Piwa różne, po 5, po 7, po 10, całkiem nie za cenę. Nie powiem, że nie. Kaczka po pekińsku była tylko dla wysokiego chrodów, a teraz możecie ją kupić w sklepie zamkniętą, zapakowaną. Ale zobacz, jaki dobrobyt w tym kraju. Każdy kiedyś tylko cesarz miał, a teraz każdy ma. No. Nieźle. Na bogato. Nie jest tak tragicznie.